Dzień dobry. Czołem, kamraci. Czołem. I kamratki. Serdecznie. Czołem. No, widzimy się po niekrótkiej przerwie. No. Piątek za nami, sobota, niedziela, dzisiaj dopiero poniedziałek. Widzimy się po 4 dniach w przerwie w nadawania, ale nie w przerwie. Uważajcie. Bycia w kamractwie. Uważajcie. Razem. Tak jesteśmy groźni, że jakiś komendant panom policjantom, to nie będzie widać, musimy tam podejść. Panom trochę widać. Panom policjantom. O, w tym miejscu, o tutaj dach samochodu pokazuje. O tu. Nakazał pilnować masztów, na którym wiszą dwie wrogie flagi. Czekaj. Tu jest, o, tu są trzy flagi. Tu jest mały maszt kamerowy, a obok dach wystaje samochodu, o, w tym miejscu. O, tu. Tak. Nakazał pilnować dzień i noc. Dzień i noc tych flag. Dzień i noc. Dwie wrogie flagi. Litwy... I bardzo się cieszymy, słuchajcie, bo chcieliśmy w tym roku zadbać o to, żeby te flagi tam wisiały, bo zauważyliśmy, że nic tak nie w kurwu nie pielęgnuje, żeby tylko nie kombinowali, a oni postawili służbę ochroniarską. Niestety. Bo ten ciul, co wydał rozkaz na powieszenie tych dwóch szmat, tych dwóch wrogich nam państw, Litwa i Ukraina banderowska. Litwa, ktoś się może zdziwić. Chciałem powiedzieć, że ta Litwa jest kontynuacją Litwy, która w 40-tych latach pod okupacją niemiecką mordowała Polaków. Szaulisi, czyli strzelcy litewscy. W Ponarach. W Ponarach. 100 tysięcy wymordowali Polaków. Żydów również, żeby nie było. Ale to interesują nas tylko Polacy, tak? Głównie. W każdym razie ten ciul, który kazał powiesić tę flagę, odpowie za tą swoją decyzję. Bo to jest uwłaczanie nam Polakom na tej świętej ziemi grunwaldzkiej. A następny ciul, kutas złamany, kazał policji państwowej, poważnym funkcjonariuszom, stać na wzgórzu grunwaldzkim i dzień i noc od czwartku pilnować tych trzech rur stalowych, na którym też szmaty wiszą. Więc też pohańbił swój mundur. Bo jeśli ciul, który wydał rozkaz powieszenia tych szmat, czy polecenie, to mógł sobie ciul wynająć służbę, firmę ochraniarską, opłacić i... Podobno mogliby sobie z tym poradzić przy odrobinie ćwiczenia ochraniacze Bączkiewicza. No na przykład, tak. Chociaż nie wiem, czy oni jeszcze są, bo on jest skąpiec i im nie płaci. Mhm. Ale zawodowe są firmy ochraniarskie, a nie hańbić mundur polskiego policjanta. No, a teraz tak, kamraci, byliśmy na wiecu, widzieliśmy się, rozmawialiśmy, działaliśmy, była fantastyczna konferencja prasowa w niedzielę. Briefing taki. To była konferencja prawdziwa, a wieczorem, tu dzięki kamratom z Podkarpacia, pięknie myśmy spalili to, co mieliśmy spalić banderowskiego, a dzięki basiście spaliliśmy te kurwę. Tego ludobójcę, tego ideologa śmierci wszelakiej i niewoli ludzkości o nazwisku Hujai, czy jak on się tam nazywa, już nie pamiętam, książkę spaliliśmy. Jegusz, onusz. Tak. I zwracam się, pok, panie prokuratorze, obojętnie jaki, wykaż, że masz jaja albo jędrną cipę i skarż, ścigaj tego Harariego za mowę nienawiści, za nawoływanie do mordu, do ludobójstwa. Ścigaj go, kurwa! Panie prokuratorze, czas już najwyższy, by Harariego ścigać za te bluzgi. Panie antyludzkie bluzgi. Prokuratorze, różże dupę w końcu. Tak. Tak jest. Ale co, nie ma polecenia, tak? Bo co, bo to przyjaciel naszego pana premiera, tak? No i w związku z tym, że przyjaciel pana premiera, to Wojciechu, nawet gdyby... Wojciechu, niedobra tak mówić. To nawet gdyby mówił wymordować całą ludzkość, to nie ma problemu. Mała szkodliwość czynu społecznego. Książki wydaje! Bluźni! Relatywizuje! Zapładnia polityków swoją chorą, zbrodniczą myślą. No. Kamraci. Dobra okazja, żeby podziękować wszystkim kamratom. Kamraci, za którzy to przyjechali. Spotkanie tutaj wyjątkowe. Którzy spotkanie. Przyszli na wzgórze grunwaldzkie.
Są dowody. Zobaczcie. Nie słuchajcie pierdolenia, że wiec się nie udał, że to klęska i tak dalej, bo to bzdura. Wiec był gorący, aktywny. Powiedzieliśmy sobie wiele ważnych rzeczy, łącznie z rzeczami, które do tej pory były niewyjaśnione. O przyczynach odejścia, albo uważajcie, wydania komend przez niektórych liderów, niektórych stowarzyszeń. Do spierdalalania. Do spierdalalania, tak. Teraz ci liderzy. Którzy sami pisali, tak? Że pisali, że my tu wychodzimy, tak. Ale zostajemy w kamractwie. Ale wychodzimy z rady, tak. Teraz mówią sobie, że są. Zresztą uważajcie, że są kamratami wyklętymi i ludźmi myślącymi. Nie chciałem zabierać głosu, ale wkurwiłem się. Nie kamraci wyklęci, tylko patrząc na ich logikę, kamraci pierdolnięci, w ogóle nie kamraci. Liderzy tych kamratów. Tak. Bo na wzgórzu tutaj grunwaldzkim i na obozie kamradzkim spotkaliśmy się z wieloma ludźmi z tych stowarzyszeń, których liderzy, nie wiem czym poruszeni, przeszli na służbę Omzrika, ponieważ ich wyszli z rady, czyli wyszli z organizacji, która certyfikuje kamradztwo. Wyszli i rozdali ryj. Rozdali swoje mordy, nie pytając członków swoich stowarzyszeń, czy mogą. Zadecydowali i samodzielnie. Staliście się, kurwa, chuje wolontariuszami Omzrika. I Omzrik, kurwa, na was zarobił. Macie jebaną satysfakcję, kurwa. Wy jesteście pierdolnięci. Ideę narodową. Kurwa, drzecie worek jak świnia i ryczycie. Przypomnę, żeby nie było wątpliwości. Ta. Ci, którzy sami wyszli z Rady Kamradzkiej, ba, pisali na ten temat oświadczenia, opuszczamy Radę, teraz piszą, że są wyklęci. Kto was, kurwa, wyklął? Chyba wasi ludzie was wyklęli. Teraz was opierdalamy, a nie wyklinamy. I jeszcze jedno. Co za głupi chuj, tępe bydle, wymyślił tytuł tego wiecu w Gdańsku. Przecież była okazja. Spotykacie się w 340. rocznicę wielkiego zwycięstwa zbrojnego Polski. Polaków, starych Polaków. To wyście, kurwa, wymyślili hasło 340. rocznica zwycięstwa nad antypolonizmem? Ja pierdolę. Kurwa, to trzeba było napisać. 340. rocznica chujni politycznej, polegającej na tym, że uratowaliśmy naszego przyszłego rozbiorcę. To byłby bardzo ciekawy wiec. Koncept, tak. Tak, koncept bardzo ciekawy. Naciągacie, kurwa, majty na ryj. Tak to, tak chcecie tak, bardzo, tak, kurwa, majty z gaci wyciągacie, tak. I na ryj. Ludzie, kompromitujecie się, ja pierdolę. Można być kontrowersyjnym, nawet należy. Można być radykalnym, nawet trzeba. Cieszymy ale, się nawet. Ale nie można być, kurwa, idiotą. Ja wam dobrze życzę. Życzę, twórzcie partie, twórzcie organizacje, twórzcie ruch. Nie zajmujcie się, kurwa, nami. Kto was wyklinał? Zjebałem was, kurwa, normalnie. Bo się wam zjeby należą, kurwa. Boście poszli jak pizdy ostatnie kurwić się z chujami z Omzrika. A oni was i tak nie będą ruchać, bo to są pederaści. Ale to wy wyszliście sami. Sami daliście oświadczenia. Chociaż wcześniej to było po cichu, przed nikim. A tu nagle świnia, worek drze i kwiczy. I teraz sami uważaj. Wyszliście, a piszecie, że jesteście uważaj, wyklęci. Uważaj. Pierdolnięci, nie wyklęci. Uważaj. Uważaj jeden z drugim. Niesiecie resentyment. I tylko na to cię stać. Pokaż. Pokaż, że potrafisz coś sam. A nie rżniesz nasze hasła, rżniesz nasze koncepcje, używasz naszej nomenklatury. Pokaż. Pokaż. Wyszliście z rady? Wyszliście z rady? Wyszliście z rady. Nikt was nie wyrzucał. Wasza wola. Składaliście przysięgę, że nie będziecie, że sprawy kamradzkie będziecie załatwiać. Między nami rozdarliście się na całą Polskę. Myślicie, że ja będę udawał, że nic się nie widzi? Ja was pierdolę. Przeżyłem z wami kawałek fajnego życia. Mieliśmy kilka fantastycznych spotkań. Dobre wspomnienia. Tak. Ale kurwa, nie wytrzymaliście ciśnienia. Czegoście się, kurwa, przestraszyli? Kryminału? Zesraliście się, kurwa. To nie swojego kryminału. Nie, czegoście się, kurwa, wystraszyli? I zaczęliście. Przede wszystkim. Tego nie wiedziałem.
bo byłem przekonany, że to były decyzje zbiorowe, przegłosowane. Zadecydowaliście za wielu ludzi w stowarzyszeniu. Och, oszukaliście, kurwa. Wbrew ich woli. Wbrew ich woli. Przyjeżdżają i mówią, że przyszliście i powiedzieliście, że teraz będzie tak. Ja nie chcę mówić, że jesteście, kurwa, przejęci przez służby i jesteście zadaniowi, ale niestety, niestety, zimny historyk z Nowej Zelandii może wyciągnąć taką koncepcję, żeście, kurwa, przeszli na obcą służbę. I teraz ciach ten temat, bo nie będziemy się zajmowali pierdołami. Aha. Czujecie się obrażeni? No to kurwa bardzo dobrze, bo was właśnie chcę kurwa obrazić, żebyście się pierdolnęli w ten swój łeb. Omzrykowscy wolontariusze z was wyszli. A teraz kończymy temat syfu. Partia zgłoszona, komitet wyborczy zgłoszony PKW. Nie, to się nazywa Krajowe Biuro Wyborcze, KBW. KBW? Tak, ja Krajowe Biuro Wyborcze. Czekamy na posiedzenie sędziów Krajowego Biura Wyborczego, którzy zadecydują o wpisaniu i nadaniu numeru. A tam, i ruszamy a tam prokurator okręgowy warszawski jak mucha w gównie składa jaja, żeby do tego nie dopuścić. Już drugi raz chcieli nam odmówić przyjęcia dokumentów. Trzy godziny kamrat czekał. I telefony do czerwoności i pani wylatywała z biura i wracała z biura. I i mówi, nie mogę przyjąć. A kamrat mówi, nie, paniusiu, musisz przyjąć. Ona wiedziała, że musi. I to jest to, kamraci. I jeszcze jedno. Chcieliśmy pozdrowić KGB. Tak. Ponieważ KGB zawiązało się. KGB. Nasze, kamrackie. Kamracka grupa. Wykonuje zadania w całej Europie. Przyjechali. A mają swoją siedzibę. Przyjechali i powiedzieli już tak. Nam, że wykonali kawał dobrej roboty. Nie, 5 czy 6 zadań w ramach, że tak powiem, ćwiczeń, tak? A teraz? A teraz są, uwaga, ding dong, w Norwegii. KGB jest z Norwegii. Żeby, to piękne fiordy. Słuchajcie, żeby się niektórym źle nie kojarzyło. Dlaczego? To rozszyfrujmy ten skrót. Nie. Taki zabawny spół. Nie. Zabawny. Na przykład kamracka grupa budowlana. Budowniczą. Budowlana. Może być, tak. Kamracka grupa budowlana. Bardzo was serdecznie, chłopaki, pozdrawiamy. Bardzo nam się to podoba. Podobają nam się szczególnie wasze narzędzia. Były piękne. A jakie narzędzia ma grupa budowlana? Wiertarki ma. A wiertła do betonu, takie kurwa grube. Z udarem. Ale nie, słuchajcie, to naprawdę nie są żarty. Jest KGB kamrackie. Jest. Zawiązało się na zachodzie Europy. Chłopcy mają poczucie humoru i nie, wiedzą... zawiązało się w Polsce, działa. Aha, już chłopcy mają poczucie humoru i wiedzą, że ten skrót mrozi w żyłach krew niektórych. O, zobacz, jak niektórzy próbują lepiej rozwiązać. Kamracka grupa bojowa, dobrze. Dobrze, idziemy w tym, tak. Albo kamracka grupa bezwzględna. Tak. Na, hurra. Czy tu miała muzyka lecieć, a ona nie leci, bo mi się jakaś reklama wkomponowała. To zrób tak i wytrzymaj jeszcze chwilę. Na dole kliknij teraz tak. O. Bo my jesteśmy na Wzgórzu Grunwaldzkim cały czas. Podejdziemy i Marcin wam pokaże ten radiowóz policyjny i tych biednych policjantów, którzy muszą tu stać i pilnować tych 3 stalowych rur. No i co? To taki żywczyk szybki, brutalny, bezwzględny. A jeszcze wam pokażemy, co zostało po bitwie, po rekonstrukcji ostatniej bitwy. O, nie wiem, czy to widać dobrze. Tam stoją 2 domki drewniane, którym nawet nie dali się spalić, bo strażacy już musieli wjechać i ugasić, żeby spierdolić rekonstrukcję, albo raczej inscenizację, bo to była ledwa inscenizacja. Inscenizacja, tak. Żeby ją spierdolić swoim czerwonym wozem strażackim i polewaniem gaśnicą. Jak palili wiecho, to się miała spalić do końca, a nie, że ledwo dach spłonął. Chyba, że to budżet przewiduje, żeby za rok było taniej odbudować, wiesz? No właśnie, wiecie co... Powiem tak, należałoby przejąć tę inscenizację, ponieważ koncepcja się twórcom wyczerpała.
Nie mówię, że ja bym to zrobił lepiej, albo ktoś inny zrobiłby to lepiej. Na pewno zrobilibyśmy inaczej. O, idziemy tak. Niestety, nie, kamracie. Idziemy najpierw pod ten. Na tu, flagi. Niestety tu, wiszą. O, na pomniki najpierw idziemy. I pokaż radiowóz policyjny. No to, ale najpierw na pomniki. Aha, dobrze. Pogodę mieliśmy boską. Uważajcie, według prognoz Marcin był załamany, bo według prognoz miało lać w sobotę. Kiedy mieliśmy wiec, miało lać w sobotę. I lało, ale wiecie gdzie? 20 km wcześniej w Ostródzie. Lało, obrywanie chmury. Takie, że... Ło. Że podtopienia były. Wietrzyska, jakieś szkwały na jeziorach. A my na wzgórzu mieliśmy słońce, bo Pan Bóg jest po naszej stronie, kamraci. Po naszej stronie jest sam Bóg. Tak jest, to dobrze. Ty, może by to znaleźć i to puścić. Widzisz? Ja będę trzymał, a ty znajdź. O, kamraci. A tu niestety trzy wraże flagi, których pilnuje policja państwowa. Lekką ręką się wydaje państwowe pieniądze na gówniane zajęcia. Nie, ja bym powiedział inaczej nawet. Ja nad tym ubolewam, ponieważ jest to niepoważne traktowanie tych funkcjonariuszy. Tak jest. To jest marnowanie ich wyszkolenia. Jeżeli prywatne muzeum, bo to muzeum jest tutaj semi-prywatne, potrzebuje ochrony obiektu, to niech sobie ochraniaczy wynajmie, a nie żeby w ten sposób robili. Daj tu ty, do głośnika. Za mną! Podoba mi się ten pomnik. Tak. Jest. Ale ja bym zrobił jeszcze jedną kwestię, że to tam jest. Jest, żeby był trzy. Dobra. Czyż nie pięknie? Wiesz, zdejmij nasze pyski, pokaż panoramę. Właśnie robię. Tak. Cieszymy się, że dotarliście do domu bezpiecznie. Cali i zdrowi. Cali, zdrowi, bez kłopotów. Chociaż na wyjeździe było sporo patroli, które próbowały sprawdzać prędkość, trzeźwość i tak dalej. Chcieliśmy podziękować kamrackiej straży. Chcieliśmy podziękować każdemu z osobna.
wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu, nie tylko poprzez swoją bytność, ale również poprzez aktywny udział, przez stworzenie, organizowanie i tym, którzy też stworzyli wyjątkowy nastrój w tej sytuacji. Dziękujemy także grupom, w szczególności może grupom medycznym, grupie łączności, grupie bezpieczeństwa. Dziękujemy Szymkowi za to, że zapewnił nam bezpieczny środek lokomocji, tak, i również frajdę dla dzieci. Dziękujemy Chorągi Orła Białego za piękne, niesamowite warsztaty, za pomysłowość, kreatywność. Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swój pomysł, swój głos, swoją inwencję, swoją twórczość, tak jak na przykład piękny plakat na wjeździe, który stał na przyczepce. Zbyszka, od po prostu rewelacja. Tak. Zbyszek, pozdrawiamy cię serdecznie. A przede wszystkim zrobiłeś nam, w tym momencie zrobiłeś nam niespodziankę. Tak, i dzień. A przede wszystkim dziękujemy kamratom z Ostródy, którzy poczuli się prawdziwymi gospodarzami i stanęli na wysokości zadania. Kamraci z Ostródy, Grunwald należy do was. No i dziękujemy również tym wszystkim, którzy zebrali się, mieli tą siłę, zmobilizowali i pojechaliśmy razem na Getschwald. Silny, zdecydowany, mocny przekaz, kilka słów prawdy przygotowanych między innymi przez Radę Kamracką nie pozostało niezauważone. Tak jest i może to wyjmiemy i pokażemy u nas. W każdym razie nagrywali to kamraci. Można to odsłuchać. A tam Stembark. Nasze miejsce wiecowe. Chcieliśmy wam podziękować za idealny porządek, który po sobie zostawiliście. Ani jednego śmiecia, ani jednej grama, butelki, ani jednej puszki. Zupełne przeciwieństwo do tego, jak pozostawiają te miejsca inni. Tak. No to co mogę powiedzieć, kamraci? Natomiast gdyby było takie pytanie, czy naprawdę w takim miejscu nic złego się nie stało, nie było żadnego krytycznego, złego wydarzenia, no doszło do pewnej niespodziewanej sytuacji. Możemy powiedzieć, Wojtek? Możemy powiedzieć. Zepsuła się spłuczka. Jedna. Jedna. Tak. Ale została naprawiona. No, pokontemplujcie, my już się z wami żegnamy w kompletnej naszej ciszy, a w aurze, akompaniamencie słowiańskiego rytuału. Bywajcie, kamraci. I kamraci. Jak się uda, to może jeszcze do zobaczenia dzisiaj wieczorem. Czołem wielkiej Polsce. Czołem wielkiej, dumnej, narodowej, silnej, suwerennej i bogatej Polsce. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć! Aha. Zaglądajcie na Facebooka, na nptv.pl. Tam między innymi materiał z tego, jak
opuszczał nasz plac nasz kamrat w polskiej narodowej ciężarówce. Czołem! Czołem!